Chciałbym ci teraz zagrozić. Słuchaj uważnie, Zagaru. Może kiedyś będziesz rządziła rojem. Jeśli uważasz, że ta chwila nadeszła, to do dzieła. Ale następnym razem będziemy walczyć na śmierć i życie. Będę ci służyć i uczyć się od ciebie. Mimo że kiedyś zostanę przywódczynią roju, ale nie dzisiaj. Czego cię nauczyłam? Wizji, królowo. Nauczyłaś mnie wizji. Rój jest potężny, ale sama potęga nie wystarczy przywódcy. Pokonałam Warfielda nie przewagą liczebną. Po prostu posiadałam wizję, której jemu zabrakło. Zapamiętam to, królowo. Okay. Kolejny świat dla roju. Szczepy się jednoczył. Wrogowie będą się nas bać. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Jesteśmy niezliczeni. Jesteśmy nieustępliwi. Ewoluujemy. I skończyliśmy na czar. Niedługo zdecyduję, gdzie ruszymy dalej. Co możemy ewoluować? Co możemy? Abatur. W roju nie ma drugiego takiego stworzenia jak ty. Skąd wzięła się twoja esencja? Nadświadomość splotła mnie z wielu gatunków. Cały szczep w jednym. Co zrobiłeś po śmierci nadświadomości? Przemierzałem tunele na czar bez celu. Zdziczałem. Królowa Ostrzy mnie znalazła. Znowu uczyniła zergiem. Nie jesteś zergiem, dopóki ktoś cię nie kontroluje? Bez nadrzędnej woli jestem bestią. Czymś mniej. No dobra. Odmiana tępiciela gotowa do wzmocnienia. Odkryto stworzenie o potężnej esencji. Nadaje się na adaptację dla tępiciela. Pokonaj stworzenie. Asymiluj esencję. Stwórz nową odmianę. Ua. Ua. To może być ciekawe. Może być bardzo ciekawe. Nie? No pewnie, że tak. Lubię te misje, w których się zmienia jednostki. Planeta Nelit. Na powierzchni unikalna forma życia. Mito Skarabeusz. Organizm wytworzył elegancki mechanizm przetrwania. Zdecentralizowany układ nerwowy. W chwili śmierci stworzenie dzieli się na dwa mniejsze. Macie zasymilować ich esencję, zanim protosi dowiedzą się, że tu jesteśmy. No to siup. Potrzebna dodatkowa esencja. Duży okaz Mitoskarabeusza niedaleko. Może być fajnie. Włączanie sekwencji w genotyp tępiciela. Wzmocnione tępiciele gotowe do walki. Świetnie. Przedstawmy protosom naszych nowych przyjaciół. Kręć się, chyba was polubię, chłopaki. Odmiana rozszczepienie. Rozdziela się na dwa mniejsze stworzenia po wybuchu. Tylko raz. Wysyłam tępiciele. Są niezliczone.
więcej tępicieli przybywają. To będzie niezła zabawa. Po protosach. Rozpocznij kolejny eksperyment, Abaturze. Pięknie, pięknie. Ale co potrafi ta druga mutacja? To jest też ciekawe. Skoria. Świat wulkaniczny, pełen zasobów, środowisko nieprzyjazne. Tysiące tępicieli poddanych działaniu lawy. Ewolucja wymuszona ekstremalnymi warunkami. Adaptacja zajmuje wiele cykli. Okej. Ewoluuje nowa odmiana. Może wskakiwać na klify i uciekać przed lawą. Przydatne. Przystosowane okazy na powierzchni. Trzeba zebrać. Zbierzemy. Przetrwały tutaj. Muszą być zebrane. Lawa napływa. Zostań na podwyższeniu. Lawa napływa w regularnych odstępach czasu. Wykorzystaj podwyższenie terenu. Udało mi się kichnąć poza fonią. Tam się coś rusza. Sprawdzę to. Co się dzieje? To one umieją skakać. Zabierzcie Herkulesa do bazy, natychmiast! Nadchodzą zerki! Uciekł skrawiec. Czemu mi uciekł? Kurczę. Trudno. Przypływ się skończył. Obniżenie bezpieczne. Ale miazga. Obóz górniczy Dominium. Wydobywają minerały. Widzę. Sprawdźmy te nowe tępiciele. Wejście główne pilnie strzeżone. Tępiciele nie mogą przejść. Baza zbudowana jest przy urwisku. Tępiciele mogą przejść górą i zaatakować od tyłu. Nie wiem, która odmiana jest lepsza, ale wydaje mi się, że tamta pierwsza będzie miała większe możliwości. Placówka wydobywcza Dominium zniszczona. Eksperyment udany. Sekwencje gotowe do integracji. Czeka na decyzję. Wolę te. Nie trzeba ich kontrolować. Puścimy je po prostu chmarą na bazę wroga. I tyle. Nowa odmiana.
Podczas bitwy Terranie wyrzucili tysiące tych urządzeń w kierunku Lewiatana. One nie są bronią. To komunikator nadawczo-odbiorczy. O, królowa ostrzy. Wiedziałem, że wrócisz do swojej prawdziwej postaci. Potwora. A teraz, jeśli choć trochę zależy ci na Jimie Reynorze, zrobisz dokładnie to, co powiem. Tak. On żyje. Więc trzymaj swój rój z daleka od Korhalu i z daleka ode mnie. Inaczej on zginie. Ten człowiek poświęcił wszystko, żeby ci przywrócić człowieczeństwo. A ty je odrzuciłaś. Musisz budzić w nim odrazę. Jest pierwszy w kolejce do zabicia cię. Nie wyczuwam tam Jima. Znajdę go, jeśli żyje. Nie ma takiej siły, która mogłaby mnie przed tym powstrzymać. No nie wiem, czy ta miłość się uda, Kerrigan. Lubię cię naprawdę, ale... Naprawdę. Na twój rozkaz skierujemy Lewiatana w przestrzeń kosmiczną Dominium i zaczniemy szukać terrańskiego statku Hyperion. Chcesz, żeby pomogli ci znaleźć Terranina Jima Reynora? A tu? Wykrywamy dziwny sygnał psioniczny. Ma cechy Zerga, ale nie jest częścią roju. Wiem, że chcesz obalić Mengska. Jego obce wojsko, hybrydy. Stanowi dla ciebie największe zagrożenie. Jeśli chcesz je zatrzymać, spotkajmy się pod tymi współrzędnymi. Jeśli Dominium kontroluje hybrydy, inwazja na Korhal się nie uda. Musimy zniszczyć laboratorium. Zacznijmy od tego. Królowo, jest tu zainfekowany Terranin, który się z tobą kontaktował. Twierdzi, że cię zna. Kim jesteś? Nie poznajesz mnie? Jestem Aleksiej Stiukow. Byliśmy wrogami. Zdaje się, że teraz oboje jesteśmy zergami. Istotnie. I mamy wspólny cel. Zniszczyć tę placówkę. To tutaj Mengsk tworzy hybrydy. Łączą DNA zergów i protosów, żeby tworzyć monstra o ogromnej mocy. Więc zniszczymy to miejsce razem. Yeah.